dzisiaj na Stadionie Olimpijskim nie tylko ważne jest to, o czym będziemy rozmawiać, ale jak będziemy rozmawiać. Pierwszy we Wrocławiu panel obywatelski, jeden z niewielu w kraju. To nowy sposób komunikowania się, dialogowania, dyskusji z mieszkańcami o mieście, o jego wyzwaniach. Dzisiaj o jednym z większych wyzwań rozmawialiśmy, o sposobach poruszania się po mieście, o kwestiach zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej mobilności, o tym, w jaki sposób chcemy jeździć po mieście. Czy tramwajem, czy autobusem, czy chodzić na piechotę, czy jeździć rowerem. Rekomendacje są dla nas niezwykle ważne, bo pod te rekomendacje będziemy następnie przygotowywać plany rozwoju naszego miasta.